Dzień dobry, siemaneczko, lecimy z trzecim odcineczkiem Mount & Blade 2 Bannerlord Kuzaici na modach. Wrzuciłem pierwszy odcinek, już ponad 200 wyświetleń, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy, a my lecimy z kolejnym. Lecimy z kolejnym i teraz tak, awansujmy tych ludzi, bo mam kasiorę. Teraz minus 107, więc teoretycznie jesteśmy w stanie przetrwać 20, powiedzmy 2 dni. No, trzeba lecieć dalej, trzeba lecieć dalej. Czy mamy tu jakieś questy? Coś... Nie, nie będziemy płacić łapówki, żeby przejść do twierdzy. Ale jest turniej, więc idźmy na arenę, dołączmy do turnieju, tak. Długa szabla. Fajna broń. I to jest broń jednoręczna. Okej, tutaj skipujemy. Nic nie stawiam, bo ja nie wiem, jak to będzie. Konny łucznik. Prawie. Oh no. Dostał. I dostał, ale żyje. Jeszcze raz. Ups, niedobrze. Bardzo niedobrze. Do okej. Teraz pozbądźmy się od tego. Damy radę? Czy nie damy rady? Dostał i ja żyję, dobra. Konia trafiłem mu. Dostał. Dostał. Trzymajmy go na taką odległość, żeby nie wyciągnął łuku, ale też żeby nie trafił nas z tego mieczyka. Ile muszę strzał mu przyłożyć? Jeszcze 22 dopiero wbiję w łuki. Ups, to by już headshotik może wejdzie. Czekajcie, bo jest... Dostał. Jeszcze 10 strzał, mam nadzieję, że wystarczy. No i leży. To był cały Dark Han. To był sam Dark Han. Teraz każdy sam. Niedobrze. Tam walczą ze sobą. Tak, ja idę tutaj. Tu nie trafiłem. Dostał. Dostał, ale przeżył. No i to jest właśnie ten problem. Nawet z zablokowaniem nie dało się. Zostałem zdyskwalifikowany. No, tyle. Tyle. Kuzait, Marksman. W rundzie drugiej, tak, zostaliśmy wyeliminowani. Tutaj jest w porządku. Jakieś kwestiory w wioseczkach gdzieś tu mamy? Na razie nie widzę żadnych. Jest tutaj. Papstanie może coś. Czego potrzebujecie? In and out, to nie, tego questa nie robimy. Nie lubię takich gadanych, że muszę iść. Nie mamy ludzi, no nie mamy dość ludzi, żeby mu z tym pomóc. W porządku, no to idziemy dalej. Mazen, tutaj też potrzebujemy jakiejś pomocy. Narzędzi potrzebujecie, okej, okay, ile narzędzi? Jedno, dobra, damy radę. Jedno narzędzie trzeba mu przynieść. Może w makap to kupimy. Bandyci mi uciekli. Trade. Tools. Jest jeden. Ciach. 54 dostaniemy za to. Wracamy. Ja dostałem też punkty w scouting. Zaraz. Movement speed. 2% za dnia, czy 5 w nocy. 5 w nocy. Wolę te 5% mi dużo więcej da. Proszę bardzo. Charm wzrósł o 2 i dostałem 30 ryb. To jest bardzo fajne. To się opłacało. Za 50 można powiedzieć, że dostaliśmy tyle ryb. Nie sprawdzałem questów tutaj. Lider gangu potrzebuje broni. Będę ci stepowi. Tu nie. Dobra, idziemy teraz w tym kierunku. Szukać lootersów. Szukajmy lootersów. No najważniejsze jest jak najszybciej wbić drugi tier klanu, 26, czyli jeszcze 24 punkty. Może się to uda wbić w ciągu dwóch odcinków i wtedy byśmy już mogli być najemnikiem, a jak już będę najemnikiem, to już to już rozgrywka pójdzie do przodu. Zobaczmy ta wioska. Potrzebujesz pomocy z brygantami? Pomogę. Oczywiście, że tak. Dwie ekipy brygantów, oni gdzieś tu się powinni teraz pojawić, nie? Gdzieś tu łazić. Dwie ekipy i dostanę za to 500 sztuk złota, więc fajnie.
Fajnie. Jest turniej, chodźmy. Chodźmy, idźmy do... Gdzie jest arena? Join the tournament. Ciekawa nagroda. Bardzo ciekawa nagroda, chciałbym ją wygrać. Obawiam się, że może być problem. No niestety. Niestety, to z tym może mogą być właśnie takie problemy. Kto wygrał? Właśnie któryś z nich. Joron. Ach, no dostałem słabego teammate'a i... Zobaczcie, ile ja trafiłem tych... oszczepów i nic się nie wydarzyło. Każdy trafiłem, nie? Każdy oszczep... O, jest. Dobra, mamy 5. Mountain Bandits. Atak, atak. Ja sam chcę wbijać swoje perki. Wszyscy do ataku. Ty do ataku. Konni również, konni również. Idą. Czy rzucać oszczepami? W sumie tutaj, stąd mogę, ale... Trafiony! Ale mnie sieknął. Tego się nie spodziewałem, że aż tak sieknie. Traficie kogoś? Dobra, tutaj zaczynają trafiać. Jeszcze moi łucznicy z góry też są. Jeden. Uuu, niedobrze. Ten szlachcica. Dobra, pokonali ich. Ale to nie fajnie, nie fajnie, że... padłem i ten jeden też siadł. Dobra, to jest lepsze. Bierzemy. Buty są gorsze. Teraz będzie trzeba jeszcze jedna ekipa brigantów. Już tutaj musi łazić, nie? Dostałem punkty w wrzucanie. Szybciej będę rzucał, a tutaj zadaj więcej przeciwko tarczom. Nie, nie. Szybciej będzie pocisk leciał. Okej. Scouting wzrósł. 31 już. Zea ma turniej. Chodźmy. Tylko czy rano też ten turniej będzie, to jest ważne. Ale nie, bo ja jestem ranny. Nie chcę iść na turniej, jak jestem ranny. Scouting 32 już. No to szybko rośnie. O, jest. Stepowi bandyci. Mamy ich. Nice try, Brigand. Kolejnych. Aseraj Peasant. Nie, 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 nie. Nie chcemy chłopów z Aseraj u siebie. Po prostu ich uwolnimy. 12-5-4. Lepsze od mojego. Weźmy to i te buty gorsze. Dobra. I czy już dostałem tę kasę za to? Dostałem, nie muszę wracać do wioski. Dobrze. Psyronei sprzedać to, co zdobyłem. Jeńców nie będę sprzedawał. Zostawię sobie ich jeszcze, bo możliwe, że ktoś będzie tego niedługo potrzebował. Kolejne 300 sztuk złota. Tutaj zostawmy ich. Tu ktoś potrzebuje naszej pomocy. In and out, znowu to samo, to nie. Tropios, Eutropios i dobra, Kamszar, te wioski. Szukajmy. Idź questu po prostu. Mociunk, mogę z tobą porozmawiać. Nazywam się tak. Powiedz mi o tym. Masz jakiś problem? Niestety. Powiedz mi jeszcze o bitwie, o Pendrake. Dziękuję bardzo. By już mi tu nie mygało. Niestety mnie nie zna, nieznajomym. Dobra, Ispantar. Okhutan, tutaj też są jakieś questy. Bydło. Chcecie, ile czego potrzebuje? 10. Dobra. 750 dostanę. Dodał na sticky, muszę to zawieść. Dobra. Jedźmy, no kawałek pojedziemy. Zobaczymy, czy ktoś mnie będzie atakował. Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Chce się, fajnie by było, jakby atakował, ale to by była taka ekipa, którą jestem w stanie pokonać. Jeżeli nie, no to dobra. Jeśli jest po drodze jakiś turniej, a jest, to weźmiemy w nim udział. Idź na arenę, dołącz. Trzech. Grupy będą po trzech. Dwie.
dostał i ode mnie. Okej. Dostał. Świetnie. Kolejna runda. Tutaj skipujemy. Znowu 4x4. Wielbłąd do wygrania jest. Broń jednoręczną. Okej, świetnie. Dwóch na dwóch, z tym, że... No właśnie. Ten za mną jedzie. Zablokujmy go. Dostał. Dostał. Teraz idziemy do tego. Do tej, to jest ona nawet. Patyr, to jest chyba ona. Patrzcie jak. O, niestety, ale się. No, 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 no. Niedobrze. Mogłem nie próbować, mogłem nie próbować, mogłem zablokować o ścianę i gdzieś tam próbować walczyć, a tak to... No zobaczymy, czy temu się uda. Chyba nie, bo to ich jest dwóch, on też nie ma żadnej zbroi, jest na hita praktycznie. Chociaż... No, niestety, zostaliśmy zdyskwalifikowani. I Pater, kto wygra? Pater. Czyli ten, co był w przeciwnej. Czy ta, czy on, w sumie nie wiem. Leave. Okej. Okay. Dodał na steki teraz. Ale ważne, że punkty rosną, prawda? Ważne, że te punkciory rosną. 13 lutersów, zaatakujmy ich. Dogonię ich. O, na luzie. I świetnie, w dobrym kierunku ucieka. A tak? Dostał. Prawie dostał. Upsi. Do widzenia. Kamcorem! Jeszcze ten, że... Dobra. Koniec. Straciłem dwóch ludzi. Bardzo niedobrze. 14-7-3. To jest dobre. Dobrze, weźmy całą resztę. Capacity mam zwiększone, ale teraz tak. Dowieziemy to bydło. Wezmę udział w turnieju. Oczywiście, że wezmę. Well, then... 10. 750 dostałem. Karawana tu nie. Jeńców zostawmy sobie tych dwóch. To awansujmy ich. Handel teraz. Buty. Kilka ryb sprzedajmy. I teraz co? Spróbujmy iść dołączyć buty. Buty. To fajne buty. Join. Nie trafiłem. Dostał. Tutaj jest problem. Przyjeździe konno i walcem z obu broni. To jest może tak będzie łatwiej. Nie. Zasłania mi dużo teraz. Tabela też. Z lewej strony. Tego teraz. Dostał. I ty. Dostał. Zielonych jest dużo. Tu, po zielonym. Trzech. Nasz jest ich zielonych dwóch i jeden żółty. Zielonego dawać. Dwa obrażenia.
zostałem sam. Dobrze. I teraz jestem ja kontra Jorron. To jest moja druga walka na Jorrona. Chodź tu, Jorron. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Zablokował. Znowu. Gonimy, gonimy, gonimy go. Oberwał. Jeszcze. Niedobrze. Wstał. Teraz pudło. No i do widzenia. Świetnie. Kolejna. Teamy po dwóch. Nie do... Okej. Dobrze. Dawaj javelinę. Nie mogę wziąć javelinów. I do widzenia. Jorron znowu. Teraz jeden na jednego. Imperial Heavy Horseman. O, to będzie ciężkie, bo on będzie szybciej ode mnie. Dobrze. A tu skipujemy i znowu na Jorrona. Ten Jorron to mnie prześladuje. Do widzenia. Pierwszy turniej wygrany. Plus 3 renomy. Buty olcze jakie się ba. Zobaczmy, jak te buty wyjdą. Aha. Mamy to. Teraz handel. Te, które miałem, sprzedajemy. Czy tu jest jakaś misja? Karawan, ambush, rival gang. To nie. 3700 mam. Podróżujemy dalej. Tutaj jakiś kwestior? O! Bydło do Chaikan. Biorę, oczywiście, że biorę. Super, mam powrót. W to samo miejsce chcę teraz, żebym bydło przeprowadził. Tych 6 też weźmy po drodze. Lutersów. Chociaż oni mi uciekną. Lutersi mi uciekną z tego, co tutaj widzę. Tak. Jestem przeciążony przez to bydło. Okej, ale to nie ma problemu. Teraz scouting mi rośnie bardzo fajnie. 37 już punktów. Ja nie mam jakiegoś focus pointa, nie. Ale scouting tutaj jest. No to jeszcze trochę trzeba. Nie będę już pakował teraz w scouting... 4 focus pointy tam wystarczą. Fajny quest z tym bydłem. Bo dużo na tym zarobię. Świetnie. Karawana. I... Okej, tutaj nie, fraud się nie bawimy. Nie mamy tu żadnego turnieju, nie mamy. Przejdziemy do Makeb. Po drodze wioski. Sprawdzam wioski. Usek. Usek chyba był ten quest in and out. Chyba, że się zmienił. Tu nie dam rady, mam za mało ludzi, ale... Popracujmy sobie w tej wiosce. Pomagamy im. My i nasi ludzie. Świetnie. Relacje się poprawiły o 1 do minus 1. Z niektórymi ludźmi. Za 24 godziny znowu będziemy mogli pracować. Do kolejnej wioski, tutaj zwerbować trzeba ludzi, tylko on mi tutaj bierze ich, no właśnie, chyba wszystkich rekrutów wziął, co? A nie, 3 nomadów mogę, świetnie. Turniej, kolejny turniej, arena, join the tournament. No, chciałbym tą szablę, to jest naprawdę coś, co mi się przyda. Teamy po dwóch, tak? Tak. W
trafiony koń. Psy. Czemu? Podjechać chyba bliżej. Teraz swojego trafiłem niestety. Dostał kolejny. Nie tego celowałem, ale dostał. Ucznictwo mi też wzrosło, fajnie. Kolejny. Dostał. No dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze raz. I do widzenia. Heavy Lancer Kuzaitów. Znowu rundy dwóch na dwóch, tylko że teraz dwa teamy. Wyciągałem broń! Ajajaj, wyciągałem drugą broń. Chciałem walczyć z tym włócznią, bo on mi zaraz tarczę rozwalił. Koniec, dyskwalifikacja. No, tego co najbardziej chcę, nie jestem w stanie dostać. Jeszcze. Jeszcze, ale punkty lecą, to jest ważne. O, i właśnie, a propos punktów, łuk, łucznictwo. Mniejsza kara do celności. To się przyda, bo ta kara do celności jest przeogromna. Idziemy teraz do kolejnych, do Umbrelli. Może tam być jakiś turniej, po drodze questy w wioskach. Bandyci mi uciekają, niech uciekają. Nie ma turnieju. Zobaczmy jak z questami. Nikt nie potrzebuje mojej pomocy, nikt. 4133 mamy. I musieli sobie znaleźć jakąś wioskę gdzieś z daleko i będziemy próbować w niej kupić trochę ziemi. Zobaczymy jak to pójdzie. O, jest turniej w Myzei. Czasem zaraz będę miał lepsze zbroje tych turniej i też łatwiej mi będzie szło. O, hełm. Plus będę miał umiejętności, więc turniej będzie łatwiej wygrać. Jeszcze ktoś biegnie, patrzcie go. Muszę uważać. Dostał. Dwa obrażenia, zawsze to coś. Do widzenia. Powalony został ten jeden. Pawienie. Nie, dostałem blunt damage. Czym dostałem blunt damage? Ale nie dyskwalifikują mnie. To tyle dobrze. Pokonany. Jeden na jednego teraz. Atletyka wzrosła do 24 mi. No. Świetnie. Jeden na jednego. Nie stawiam, bo za duża szansa, wiecie, jeden hit, który jakoś tam oberwę i...
powinienem cały czas na lewo go obiegać. No niestety. No to dało się to. Miałem go już na tacy, a poszedłem z prawej strony, chciałem inaczej, nie chciałem go tak bagować, ale nie, do twierdzy nie idziemy. No dobra. Chodźmy dalej w stronę Fickown teraz, po drodze zahaczając oczywiście o wioski. Otra, tutaj coś potrzebują. Sztuka handlu. Dobra, jesteśmy pośrednikiem i... A, tylko wystarczyło. Tyle wystarczyło. Po prostu nie muszę go gdzieś zawozić, on jest u mnie. To jest koń, tak? Charger. Tak. Biorę sobie dla siebie tego konia. To w zupełności... szybciej biegam chyba teraz, mając takiego konia. I kolejny turniej. Od razu też questy, eskortowanie karawany i... sprzedawanie skradzionych towarów. Można się tym też pobawić. Rękawice są do wygrania. Imperialne. Czy headshota dostał i żyje? Zaraz, trafiłem w swojego, friendly fire, tak. Aha, ja trafiłem w swojego, a ten mój trafił w niego, dlatego tak to wyszło, że i tak się udało. Oberwał. Świetnie. Koniec rundy, przechodzimy dalej i jeden na jednego teraz. Nie, jeden na jednego, ja kontra kusznik. No to możliwe, że on też nie walczy jednoręką, czy tak dobrze. Do widzenia. Pokonany. I znów jeden na jednego. To jest do wygrania. No. O, mamy cię. I teraz. Kolejna walka. Turniej wygrany. Renoma i rękawice. Prawda, zdobywam imperialne rzeczy, ale to nie ma problemu. Nie ma problemu. Bardzo ładnie. Atletyka, movement speed, czy maksymalne zdrowie o 5 i tę atletykę powiększmy. Focus point w sensie wbijmy, żeby to się expiło. Tutaj spotia jest jakiś górscy bandyci. Zaatakujmy ich. Dorwę ich na luzie. Już nie na luzie. W nocy jestem tylko szybszy od nich. Tylko w nocy jestem od nich szybszy. No dobra. Ale w lesie też. Nie, w lesie też nie jestem. W nocy ich dorwę w takim razie. Miejmy nadzieję. Kurczę, nie dorwę ich. Dobra, Umbrella. Idziemy do Umbrelli. Muszę być szybszy. Chyba potrzebuję kilku mułów. To już jest ten etap gry, gdzie potrzebuję kilku mułów i zaraz sobie je wezmę. Bo mój speed wynika z tego, że... zajeńców tracę. I załadunek. Przeciążenie w sensie. No to handel. Raz, dwa. Teraz powinno być lepiej. Arena. Militia Punch. To się, taki piernacz nam się przyda na łapanie jeńców.
Więc też bym go sobie raczej zostawił. Takim piernaczem kogoś tutaj. Uuu, yeah boy! Nie mam tarczy żadnej nawet. Do widzenia. Patrzcie, ktoś mnie czymś rzucił, no. Idę tam, aczkolwiek bez tarczy to jest problem. U naszych jest dużo. Już nie. O ty. O ty. Dobra, dawaj mi to. Nie ode mnie, ale... Wciągnął mi go ten kusznik nasz. Czy łucznik tutaj, ale ogólnie kusznik. Dobra, dalej będzie 4 na 4. Jak to stało? I został ostatni. Fajnie już to idą te turnieje. Ja już jak mam w miarę taką szybkość ataku, prędkość, więc to jesteśmy w stanie jakoś ogarnąć, a tak to... I do widzenia. Jeden na jednego teraz. Palantine Guard, czyli to jest łucznik. Ze straży palantyńskiej. Krwawionko. Czyli to jest krwawienie. To tutaj po jakimś czasie sieka. Jeden na jednego z konnym imperialnym. Do widzenia. Piękna sprawa. Piernacz jest nasz. No będę nosił ten piernacz zamiast tej mojej broni jednoręcznej, takiej słabej. 1200 jest warte. Ale tę broń sobie zostawię, bo to teraz tak patrzę, to ona nie jest jakaś mega słaba. Handel. Dobrze. Ty... Zasadzka karawany. To nie. Idziemy teraz w stronę Syronei. I jak z moją prędkością? Zajeńców jeszcze mam trochę. I ładunek jeszcze z capacity, ale będziemy jeść, to zejdzie teraz, jak moi ludzie zaczną jeść. Dobra, i jeńców sprzedam też. Niepotrzebnie z tym biegam. Jak będzie być potrzeba, to sobie nałapię nowych. I jest turniej kolejny. Także turniejowy odcinek się tam zrobił. Czekaj, tutaj miałem... Teraz. Wydawało mi się, że rękawice jakieś stare miałem. Mogło mi się wydać. A może je sprzedałem przed chwilą i nawet nie ogarnąłem. Tawerna. Nie tawerna, tylko arena. Dołącz. Hełm nomadów. O, nomadów, to jest spoko dla mnie. Do widzenia. Ty również. Okej, krwawionko go wykończyło. Dostał. No też. Dostał. I do widzenia.
I do widzenia. Świetnie. Idę na was, bo mój sojusznik tu idzie też. Bye bye. Kupujemy i dołączamy do kolejnej rundy. W pełnym fokusie te walki są, powiem wam, ale no trzeba się dorobić. I to jest super też na renomę i pobijanie statystyk, bo dostaję różne bronie. Świetnie. Pierwszy raz postawię na siebie, bo walczę na kusznika. No i świetnie. Zwycięstwo. Dostałem jeszcze 210 z tego, że podstawiłem na siebie. Renomę plus 3. Bardzo ładnie. I mamy hełm. Zaraz się naprawdę fajnie ubierzemy z tego. I to jest, to pasuje do mnie, bo to jest nomada hełm. Sprzedam jednak tę broń. 375 z tego. Piękna sprawa. Dobrze, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o łapkach w górze, jeśli wam się podoba. Wszystkie sugestie piszcie w komentarzach i subskrypcje, jeśli chcecie być na bieżąco. To by było tyle. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.